Buongiorno Radom, buongiorno Polonia. Pizza, espresso, vino, Ferrari, amore, la dolce vita, naturalmente bella Italia. Już 25 stycznia, we środę, w Klubie Dobrego Filmu obejrzymy włoski komediodramat pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie w reżyserii Paolo Genovese. Vado io. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Ma che segreti ci vuoi avere? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Życie we Włoszech zwykle bardzo pozytywnie kojarzy się Polakom jako pełne radości, uśmiechu i słońca. Historia filmu rozgrywa się podczas kolacji w gronie starych przyjaciół. Jedna z bohaterek proponuje, żeby dla zabawy upublicznić wszystkie SMS-y, informacje i rozmowy, które podczas spotkania będą spływały na smartfony i telefony biesiadników. Zabawne, prawda? Do pewnego momentu jest rzeczywiście komicznie. Nie znaczy to jednak, że tematy, którymi zajmuje się reżyser, są błahe. Egoizm, kłamstwo w małżeństwie, nowoczesne technologie, które zamiast zbliżać, oddalają ludzi od siebie, to kwestie poruszane w tej historii. Paolo Genovese nie ucieka od lekkiej, farsowej formy na świetnym poziomie, ale ta bajka nie jest pozbawiona morału. Dodatkowo na ekranie zobaczymy Kasię Smutniak. To śliczna Polka, która w Italii najpierw zrobiła wielką karierę modelki, a od jakiegoś czasu z dobrym skutkiem bawi się filmem. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Już 25 stycznia. A że dobrze się ogląda filmy w miłym towarzystwie, gorąco zapraszamy właśnie Ciebie do Klubu Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej w każdą środę o 12 i 18.